Taki widok z rana nie napawa optymizmem. Zaśnieżone ulice, chodniki czy parkingi to aktualnie największe bolączki. Obfite opady śniegu i mróz sprawiły, że korzystanie z ulic czy chodników wymaga nie lada umiejętności. W Wejherowie za odśnieżanie odpowiedzialny jest Zakład Usług Komunalnych, którego pracownicy robią co mogą, żeby nadążyć z odśnieżaniem. Do każdych działań związanych z odśnieżaniem osobny, specjalistyczny sprzęt. Dodatkowo osoby odśnieżają ręcznie. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych odśnieżają przede wszystkim ulice miejskie. Na terenie Wejherowa znajdują się również drogi powiatowe czy wewnątrzosiedlowe, ale zadbanie o ich przejezdność należy do zarządcy. Jeżeli chodzi o drogi, tutaj jakby jest kwestia finansowania. Z tego, zgodnie z informacjami, które posiadam, miasto odpowiada za drogi gminne, miejskie i za te jakby drogi otrzymujemy od miasta jakby wynagrodzenie, a problem jest na pewno z drogami powiatowymi, bo tutaj jakby środki na drogi powiatowe nie zostały przekazane do miasta z powiatu. Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego z odśnieżaniem walczą także w dni świąteczne, tak jak w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, choć nagłe i spore opady śniegu nie zawsze pozwalają na to, że efekty są widoczne. Pierwszy dzień świąt przyniósł intensywne opady, w związku z tym cały sprzęt ZUG wyjechał w miasto, że tak powiem kolokwialnie, w miasto, odśnieżać. Dodatkowo zebraliśmy obsady osób wykonujących ręczne odśnieżanie. Również te osoby zarówno w pierwszy dzień świąt, jak i w drugi dzień świąt odśnieżały. Jeżeli chodzi o sprzęt, sprzęt jeździł w zasadzie 24 godziny na dobę przez całe święto. Niektóre miejsca odśnieżane są w porze wieczornej lub nocnej, ale zdarza się, że zaparkowane pojazdy utrudniają działanie Zakładu Usług Komunalnych. Odśnieżenie jest szczególnie utrudnione w tym momencie, jeżeli na parkingach szczególnie zaparkowane są samochody. Podejmujemy działania związane z informowaniem osób, że w takich godzinach i w takich dniach będą odśnieżane dane miejsca i w związku z tym również proszę w przypadku utrzymania takiej informacji o usunięcie samochodów, bo to umożliwi nam uporządkowanie, jeżeli chodzi o odśnieżanie miasta. Póki co wszyscy walczą ze skutkami zimy. Trudno dziwić się samorządowcom, którzy robią co mogą, ale i tak zawsze są pretensje o zbyt powolne odśnieżanie lub ich brak w konkretnym miejscu. Trudno też dziwić się zdenerwowaniu kierowców, którzy często mają spore trudności z przejazdem daną drogą lub zaparkowaniem. Trudności napotykają też przechodnie, a prognozy pogody nie są zadowalające. Ma padać śnieg i mrozić.